Dzisiaj usiądę sobie. Dzisiaj nie będę wam pokazywała albumu żadnego, bo nie po to nagrywam ten film. Ale w tym albumie jest sporo magnesów. I chciałabym wam trochę powiedzieć o magnesach, a raczej jak przeoszczędzić na tych magnesach. Wiecie, niektóre z nas, sklaperek, lubują się w umieszczaniu w swoich pracach dużej ilości magnesów. Klapek, flapek, które są zamykane magnesami. I o dziwo, na tych magnesach możemy przeoszczędzić. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale możemy przeoszczędzić. Dlaczego wzięłam ten album? Dlatego, że tutaj jest kilka magnesów. Czyli tak, zapięcie całe jest na magnes. Magnes mam umieszczony tutaj, pod tą pinką i mam umieszczone tutaj pod papierem. Magnesy mam także tutaj. Tu jest jedna klapka zamykana magnesem. Tu jest jedna. I to jest druga klapka, która jest zamykana magnesem. I teraz tak, tutaj mam w sumie włożonych 6 magnesów. Mam złożonych 6 magnesów, ale mogłabym użyć o połowę mniej. Wiecie, żeby szczepić magnes z magnesem, znaczy, żeby szczepić klapkę z klapką, tak, potrzebujemy dwa magnesy. Jeden, który będzie z jednej strony, drugi, który będzie się do niego przyciągał. Ale tak na dobrą sprawę tego nie potrzebujemy. Dlaczego tego nie potrzebujemy? Bo potrzebujemy tylko jeden magnes i coś, do czego ten magnes nam się przyczepi, czyli jakiś metal. Metale możemy uzyskać w różny sposób. Oczywiście, żeby te metale, do których będzie się czepiał ten magnes, był wystarczająco cienki. Ela z kanału Magic Place mówiła o takich nożach segmentowych. Czyli wiecie, używamy sobie ten zwykły nóż do tapet, on jest segmentowy, że jak stępi nam się tutaj pierwszy segment, odłamujemy i ten kawałek metalu możemy sobie użyć spokojnie do tego, żeby sobie go wkleić zamiast tego drugiego magnesu, żeby nam się do tego czepiło. Przepraszam bardzo, ale mam matę magnetyczną i jest to trochę utrudnione. Zobaczcie. Ten magnesik nam się tutaj świetnie nam się czepia, więc no, możemy to sobie wykorzystać i wkleić większy segment, dwa segmenty. Wiecie, jak odłamujecie, możecie zbierać. Taki recykling, wiecie, te nożyki tak wyrzucamy i tak wyrzucamy, jak się nam stępią. A tutaj możemy wykorzystać właśnie jako ta druga część magnesu zamiast magnesu. I już możemy wykorzystać dwa razy większą ilość magnesu. Ale tak, nie każda z nas używa takiego noża. Nie każda, nie wiem dlaczego, ale ja jakoś nie przepadam za używaniem tych noży segmentowych. Ale obserwując jedną ze skraperek, zobaczyłam, że ona do swoich prac właśnie zamiast tej drugiej części magnesów używa podkładki pod gwoździe. Szukałam na naszym rynku, skraperka jest Amerykanką, ja szukałam czegoś podobnego na naszym rynku i znalazłam. Słuchajcie, to są podkładki pod śruby. Takie pudełeczko tutaj kosztowało mnie niecałe 2 zł, a uwierzcie mi, jest tego sporo i to wręcz bardzo dużo i starczy mi na bardzo, bardzo długo. Przypuszczam, że jeszcze w jakimś sklepie, w jakichś jeszcze innych rzeczach, przypuszczam, że w domu ogólnobudowlanych, a jeszcze jakaś śrubka znalazła, jakaś inna podkładka właśnie widzę. Wiecie, jak to w sklepach budowlanych, w niektórych pojemnikach jest wymieszane wszystko. Ale chodzi mi o takie podkładeczki. Podkładeczki pod śruby, nie wiem, nie powiem wam, jakie one są wielkości. Musielibyście sobie popatrzeć we własnych sklepach budowlanych. I taka ilość kosztowała mnie około 2 zł, niecałe 2 zł. To jest około 15 deko czy 20, coś koło tego. Ale zobaczcie, moment, wezmę tylko magnesa, jak się odczepi. Też się świetnie sprawdza jako ta druga część magnesowa, do której się ten magnes czepia, zobaczcie. O, w ten sposób. I co odkryłam? Że nawet te podkładki, moment, tylko podczepiam te podkładki. Te podkładki są nawet, zobaczcie, one są ciut cieńsze niż ten magnes. To jest magnes 1 mm, ale te podkładki wyglądają na ciut cieńsze. Nawet w dotyku, jak się położy podkładka magnes obok siebie, to one są ciut mniejsze niż magnes. Czyli są jeszcze cieńsze i przypuszczam, że pod papierem będą mniej widoczne niż magnes. Przyjrzyjcie się. Moment, potrzymam, bo zobaczcie.
Czyli można się pokusić o pójście do budowlanego, znaleźć podkładki pod śruby. One są różnych rozmiarów, różnej średnicy. Przypuszczam, że każda z Was, jeżeli skorzysta z tego, znajdzie coś dla siebie. Zatem, wiecie, wtedy w pracach możemy użyć o połowę mniej magnesów, tak? Ten album też nie będzie taki naszpykowany tymi magnesami. Ja bardzo też nie lubię, jak strona do strony mi się czepia, bo na przykład mam tam zbyt dużo magnesów. A tak jest to troszeczkę osłabione. Poza tym możemy też wykorzystać ten magnes wtedy przez większą ilość stron. Też to jest to możliwe właśnie też między innymi dzięki takim podkładkom. Dobra, to na tyle. Mam nadzieję, że pomysł Wam się podoba. Skorzystacie. Jeżeli skorzystacie, to mówcie o tym, że skorzystaliście z takiego czegoś. To na tyle i do zobaczenia. Cześć.